Najwięcej, bo ponad 130 prac to prace plastyczne, ale nie zabrakło też fotografii, filmów oraz rzeźb. Tę ostatnią kategorię organizatorzy zaproponowali młodzieży w tym roku po raz pierwszy, nieco eksperymentalnie. Autorzy prac, niezależnie od technik, tytułowe ja najczęściej przedstawiali w formie portretu, czasem wielokrotnego, ale nie tylko. Są też takie prace, gdzie nie ma w ogóle postaci wyłonionej i jest jakby widok przez okno, spokojna sielanka, która się toczy gdzieś obok, czy też te pasje, które aktualnie im towarzyszą. Są też niektóre prace mocno jakby wydawałyby się z pogranicza horroru. Poziom artystyczny prac jest różny, ale często bardzo wysoki. Szczególnie widać to w pracach autorstwa uczniów szkół artystycznych. Poziom jest bardzo podwyższony przez to, że wpłynęło bardzo dużo prac z liceów plastycznych z całej Polski. I tutaj ten poziom na pewno został podwyższony. Natomiast mało prac jednak wpłynęło ze słupskich podstawówek i szkół średnich i być może było to właśnie spowodowane tymi przerwami w nauce, nauką zdalną i właśnie tą pandemią. Jury miało więc spory problem, by wśród tak wielu prac wybrać po 3 w każdej z 4 kategorii. Kamila Szuba-Salwiak, Jacek Szuba, Andrzej Szczepłocki, Joanna Gajdo i Wojciech Stefaniec wyłonili laureatów, ale ogłoszenie wyników nastąpi dopiero za kilka tygodni.